Aleksandra Mieczyńska. Dzień dobry. Dziś będzie o książkach, o literaturze w ogóle. Profesor Adam Regiewicz jest dziś ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I najnowsze dziecko, najnowszy kryminał, to co pozostało. Pytałam już nieraz i te pytania pewnie powracają, ale dlaczego kryminał? Po co no komu i niezmiennie odpowiadam tak samo. Bo kocham? To po pierwsze, bo kocham. Po drugie, dlatego, że jestem przekonany, że kryminał jest dzisiaj zwierciadłem życia społecznego, że to jest tak naprawdę nowa powieść realistyczna, która pod postacią takiej konwencji kryminalnej próbuje opowiedzieć nam o tym, co nas boli, co uwiera, co pod spodem, pod taką płaszczyzną, pod takim płaszczykiem życia codziennego się ukrywa. I trzecia rzecz, no kryminał, i to właściwie dotykam konkretnie tego kryminału, to co pozostało. Kryminał jest tak naprawdę próbą opowiedzenia na nowo pewnych mitów. To znaczy, że dotyka bardzo głębokich, archetypicznych wręcz pytań, rzeczy, które są bardzo egzystencjalne. Dotyczący naszej osobowości, naszych poszukiwań, kim jesteśmy, naszej tożsamości. Czy to, że kryminał, czyli wydarzenia sensacyjne, nagłe, niespodziewane, dramatyczne, czy to, że one się pojawiają, to wyciągają te rzeczy, że to jest łatwiej opowiedzieć właśnie w takiej konwencji kryminalnej, że to, co ważne, istotne, wypływa na wierzch, to, co ukryte być może w spokoju codzienności, pod jakąś warstwą? Na pewno wydarzenie jako takie, tak? Wydarzenie, bardzo lubię tą interpretację, że w słowie wydarzenie mamy do czynienia z dwoma tak naprawdę słowami, bo z jednej strony pobrzmiewa tam słowo dar, tak? Wydarzenie to jest coś, co jest nam podarowane, bo to jest coś, co przychodzi nagle, niespodziewanie i w jakiś sposób wyrywa nas z codzienności, ale to jest to też wydarzenie w rozumieniu zderzenia, że zderzamy się z jakąś sytuacją, która właśnie wywołuje w nas reakcję. I na pewno spod takiej powierzchni życia codziennego, często spokojnego, monotonnego, wydobywa to, co głęboko skrywamy w sobie. Tutaj cała rzecz, nie będziemy opowiadać fabuły, odsyłamy do książki to, co pozostało, ale możemy to powiedzieć, że rzecz zaczyna się od, historia cała od śmierci dziadka. No, tak. Śmierci dziadka, przepraszam, że tak powiem, ale można się spodziewać, że ludzie, którzy przeżyli już swoje lata, że odchodzą. To prawda, natomiast to, co najbardziej interesujące, to jest to, co zostaje po nas. To co pozostaje. To, co pozostaje. Zresztą do tego nawiązuje tytuł. Śmierć dziadka, która wywołuje, można powiedzieć, naturalną reakcję, że trzeba po prostu posprzątać. To po pierwsze. Rzeczy pozostają. To, co świetnie pokazał Marcin Wicha w swojej książce, prawda? Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Że to są... Że rzeczy wywołują wspomnienia, rzeczy wywołują historię, są próbą zmierzenia się z tym, w jaki sposób zapamiętaliśmy tą osobę. Ja nie ukrywam, że jakby takim źródłem, inspiracją do napisania były dwie sytuacje dla mnie, jeśli chodzi o ten moment śmierci i tego, co zostaje po śmierci. Pierwszy to był wiersz mojego ucznia dawnego, teraz kolegi, Grzegorza Sanderowicza, który zresztą wygrał turniej poetycki tym wierszem. I zaczynał się on tak. Dziadek zostawił mi psa. I nie mogłem się oprzeć temu zdaniu. I temu psu. I temu psu. I dlatego on się tutaj pojawia zaraz w pierwszym zdaniu, w bardzo podobny sposób. Bo ten wiersz dotyka właśnie tego, że po dziadku zostaje pies. Natomiast druga rzecz to jest śmierć mojego dziadka, przypomniałem, która miała miejsce dawno temu, ja byłem dzieckiem wówczas, kiedy on zmarł. Ale pamiętam, kiedy robiono porządki w tych wszystkich rzeczach, które zostawił po sobie dziadek, to mój wujek, moja mama odkryli list. List, w którym była adnotacja, że na dziadka czeka medal Virtuti Militari, którego on nie odebrał nigdy. A dziadek, który jako Ślązak najpierw był wcielony siłą do Wehrmachtu,
podczas jednej z bitew przeszedł na drugą stronę, na stronę aliantów, walczył po stronie w armii generała Maczka i tam jako podobno według, no za to dostał ten medal, otrzymał ten medal, to było wysadzenie iluś tam czołgów w takiej misji trochę samobójczej, ale mu się udało, efekt był taki, że został ranny, wylądował w Wielkiej Brytanii, w Anglii, tam też zastał go koniec wojny i szybko wracał do Polski, a mimo to ówczesny Urząd Bezpieczeństwa no, przez jakiś czas więził go jako potencjalnego zdrajcę i do końca życia miał odruchy lękowe, ale on nigdy tego medalu nie odebrał właśnie dlatego, że się bał. I pomyślałem sobie, że no właśnie, tak, on się nigdy nie przyznał, że dostał ten medal. Tak, ten list sobie leżał, czekając na, no właśnie, na co czekając? Na spadkobierców, na tych, którzy chcieliby ten medal odebrać za niego. To, co pozostaje, on nigdy nie opowiadał o tej części swojej historii. Wiemy, że wrócił, nie wiemy, co było w Anglii, nie wiemy, co tam za sobą zostawił, wiemy, że wrócił do swojej żony, czyli do babci i do dzieci. Ale wszystko natomiast to był tam dwa lata. Tak? Zamknął w sobie. Zamknął w sobie. Też zamknął w sobie z powodu tych przeżyć więzienia tutaj ubeckiego, kiedy wrócił tam w 1946 roku. I to jest, to te dwie historie, ten wiersz i to wydarzenie listu, no mnie poruszyły w tym sensie, że przedmioty opowiadają historię. Dzisiaj zresztą to jest bardzo popularny trend w literaturze, jeśli spojrzymy nawet na nowy reportaż, prawda, słynny reportaż po niemieckie, świetny zresztą, gdzie przedmioty opowiadają historię rodzin wypędzonych na ziemiach odzyskanych, czym właśnie wspomniany już Marcin Wicha. Przedmioty dzisiaj potrafią opowiadać historię i my tak naprawdę musimy się nauczyć trochę słuchać, trochę przyglądać takim drobinkom, detalom tego, co z perspektywy tak zwanej dużej narracji, wielkiej historii było nieistotne. Nigdy się na ten temat jakby nie zastanawialiśmy się, nie zatrzymywaliśmy się. Nieistotne, a może nawet niewidoczne. Niewidoczne. Dzisiaj tak naprawdę ta perspektywa indywidualna, taka drobiazgowa, ona odkrywa zupełnie nowy sposób myślenia, nowy sposób patrzenia na to, co się dzieje. Tak sobie pomyślałam teraz o rzeczach, które gromadzę, że niektóre widać wprost, tak? Nie wiem, książki na półkach, na biurku, jakieś papiery, to ale widać. Na pewno. Ale są też szuflady. O to chodzi, o to chodzi, kiedy otworzymy. To świetnie pokazała Olga Tokarczuk w Prawieku i innych czasach, tak? Kiedy Misia otwiera szufladę i mówi, tam był cały świat i jest 10 przedmiotów, które opowiadają jej świat. I to jest prawda, w szufladzie zazwyczaj gromadzimy rzeczy nie do końca potrzebne. Owszem, są takie, których potrzebujemy na co dzień, ale są tam rzeczy, które są pamiątkami, które są znakami jakiegoś spotkania z kimś. Tak? Czasami sami zapominamy o tym, co w tej szufladzie gdzieś tam w głębi jest schowane. I w momencie, to jest fenomenalne, że kiedy otwieramy, wyciągamy przedmiot, uruchamia się cały proces wspomnienia. To jest trochę jak z tą Magdalenką Prusta, nie? Że tak. Odkrywamy smak, nagle przedmiot uruchamia całą serię wydarzeń, które miały miejsce, smak, które otwierają dźwięk, historię. Przychodzi wszystko. Tak. Przychodzi wszystko. I możemy się zatrzymać na tym pierwszym wrażeniu, a możemy pójść za tymi tropami, które nagle się otwierają, tak jak w tej książce. No tak, bo to jest, można powiedzieć, inicjacja. To sprzątanie po dziadku staje się takim kołem zamachowym wszystkich późniejszych wydarzeń. Nasz bohater, który jest notabene nauczycielem informatyki w jednej ze szkół, no, zaczyna drążyć tą historię. To, co zostaje, jakiś scyzoryk, który został po dziadku, słynny szwajcarski, czy właśnie ten pies, z którym musi teraz wychodzić codziennie, czy jakieś dokumenty, które powodują, że nasz bohater zaczyna wgłębiać się w historię i to, co wydarzyło się w życiu dziadka, co tak naprawdę nie pozostało bez wpływu na całą rodzinę. Mm-hmm. Nie? Czyli która to, co zostało, pozostało fizycznie po dziadku, tak. I to, co pozostało w tej... I okazuje się, że przedmioty wywołują, czy pomagają odkrywać prawdę o tym, co wydarzyło się w tej rodzinie i co zostało też skrzętnie ukryte trochę przez matkę bohatera, bo wstyd, bo o tym się nie mówiło, bo najpierw było niebezpiecznie, a potem nie powinno się o tym mówić. Ukrywa, I tak już zostało. I tak już zostało. Skrywa się mnóstwo żalu, mnóstwo goryczy.
Ja myślę, że w wielu rodzinach jest podobnie, że dzisiaj patrząc też na to, jak prowadzone są na przykład badania nad doświadczeniem II wojny światowej i Holokaustu, dzisiaj trzecie pokolenie zaczyna dopiero opowiadać tą historię. To pokolenie, można powiedzieć, takiej traumy, która została bardzo głęboko ukryta. Pokolenie tych, którzy przeżyli, którzy, nie wiem, mają poczucie winy, żyją trochę w poczuciu winy, albo próbują ukryć prawdę, dlaczego przeżyli. Te historie nie są eleganckie, bo historia nie jest elegancka. Natomiast to pokazuje, że dopiero po latach, po wielu latach można, czy nawet trzeba wracać do historii. Ja przypominam sobie, największą opowieść o czasach napoleońskich napisał Tolstoj tak naprawdę ponad 100 lat po nich. Tak? I to jest prawda, że my dopiero z perspektywy pewnej możemy tą historię opowiadać. Myślę, że najlepsze opowieści o tych wydarzeniach, które są częścią naszej historii, dopiero są przed nami. Czyli nie są z wnętrza, z samej tej historii, tylko... One są z wnętrza, bo dzisiaj badania posttraumy... Ale w sensie dziedziczenia bardziej traumy chodzi. Tak, właśnie. Badania posttraumy pokazują, że te doświadczenia takie trudne są bardzo często, jakby wnikają w nasze, można powiedzieć, DNA. Że dopiero trzecie pokolenie, które rodzi się, nagle odkrywa w sobie pewien lęk, niepokój, który ma w ciele i zastanawia się, dlaczego co się dzieje, skąd to przyszło. I odkrywa się po wielu, wielu latach, nie wiem, że jest się na przykład wnuczką czy wnukiem kogoś, kto został uratowany z Holokaustu albo zamordowany w czasie Holokaustu, na przykład. Tak? No dzisiaj jest cała ta literatura właśnie posttraumatyczna, poholokaustowa, bardzo popularna i ona można powiedzieć, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. To, co można zrobić, to skrót oczywiście myślowy, taki ogromny z traumą, to można ją zamrozić i to chyba nie jest dobre. Nie wiem, chyba. Natomiast można się z nią zmierzyć, zajrzeć, pogrzebać czasami. Tak, chociaż no właśnie, badać. Tutaj dotykamy rzeczy drugiej. To jest pytanie, czy jesteśmy, jakby trzeba mieć świadomość tego, że wchodzenie w odkrywanie prawdy niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. No to jest, o gotowość to jest pytanie? To jest pytanie o gotowość, nie do końca pytanie o gotowość. To jest pytanie bardziej z zakresu tego, którego zadawali sobie Grecy. Czy jesteśmy w stanie znieść prawdę? O tym pisał Nietzsche, analizując mit Edypa. Czy wchodząc na tą ścieżkę odkrywania prawdy całkowicie, tak? To jest to pytanie o Apolla. Czy ten, który widzi wszystko, czy Edyp, który był zaproszony do tego, żeby zostawić swoją historię, a jednak chciał ją odkryć, czy on poszedłby tą drogą, gdyby wiedział, do czego ona go doprowadzi? Tak? Czy ten bohater poszedłby poszedłby tą drogą, gdyby wiedział, dokąd go ona doprowadzi? Czy to odkrycie tej prawdy dało mu uspokojenie, czy nie? Tak. Co mu dało w ogóle? Co mu dało? Więc wracam do tej pierwszej mojej konstatacji, że kryminały też są po to, żeby dotykać rzeczy takich fundamentalnych, właśnie antropologicznych, archetypicznych. I dla mnie taką rzeczą archetypiczną, taką opowieścią archetypiczną, która ukryta jest w tym kryminale, to jest mit Edypa. To jest ewidentnie historia, która ma służyć temu, żeby zmierzyć się z prawdą, czy nawet z takim pytaniem, czy można w ogóle, czy warto, tak? Czy warto? To jest pytanie wręcz szekspirowskie, hamletowskie. Czy lepiej nie wiedzieć, tak? Żyć w pewnym cieniu, kłamstwie, nie dotykać, ale żyć w pewnym spokoju ducha, czy odkrywać prawdę i ponieść konsekwencje? Dobrze, ale myślę, że ponosimy też konsekwencje niewiedzy. Zwłaszcza, jeżeli widzimy tropy. No tak, to jest pytanie wtedy o zaniechanie. Tak? Oczywiście, możemy spojrzeć na to z perspektywy. No tutaj jest wplątany jeszcze trzeci wątek, bo to jest tak naprawdę wplątany wątek miłości. Jest. I tak naprawdę jest to próba jakiegoś wyjścia, że pomimo tych wszystkich konsekwencji, powiedzielibyśmy, edypalnych, które prowadzą bohatera do dramatycznych odkryć, do tragicznych, tak? Nagle jego rodzina okazuje się, można powiedzieć, rozpada się mu w chwili, no to w tym całym doświadczeniu trudnym, no miłość jest ratunkiem, tak? Poświęcenie. No i to jaka miłość, tam też idzie trud, ale to już nie zdradzamy wszystkiego, co się dzieje. No tam Dostojewskim pobrzmiewa troszeczkę, taka Sonia Marmieładowa.
Oj tak, mam nadzieję, że macie odwagę, żeby po tę książkę sięgnąć. Warto. Jedno dodam, czyta się jednym oddechem, więc jeżeli ktoś pracuje rano, nie sięgajcie po nią wieczorem, chyba że macie noc do dyspozycji. To, co pozostało Adama Rogiewicza, najnowszy kryminał. Pięknie dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę i za ten tekst. Dziękuję bardzo.